20 lat liczą sobie już cysterskie parki krajobrazowe na Śląsku. Z tej okazji w Szymocicach odbyła się dzisiaj specjalna konferencja. Nie zabrakło wspomnień z początków tworzenia parków. Można było także dowiedzieć się, jakie okazy fauny i flory w nich spotkamy oraz oczywiście, dlaczego hektary kompleksów leśnych są tak ważne dla całego regionu. Cysterskie parki krajobrazowe. Niemal każdy z nas zapewne nie jeden raz miał okazję je zwiedzić. Szukać ich nie trzeba długo i daleko. Zajmują bowiem większość Śląska, także naszego regionu i stanowią bardzo cenny zabytek. To jest nasze dziedzictwo. Tak naprawdę my często zapominamy, że tym dziedzictwem historycznym, kulturowym są nie tylko zabytki materialne, nie tylko budowle, ale także krajobraz. Ten krajobraz cysterskich parków jest często zachwycający. Zdali sobie z tego sprawę urzędnicy już 20 lat temu i rozpoczęli starania o uprawomocnienie wartości owych kompleksów leśnych. Jednym z prowodyrów jest Jan Maciej Wega, pierwszy dyrektor parku. Zaczęliśmy tworzyć bazy danych, zaczęliśmy współpracować z samorządami lokalnymi, które najpierw nie wiedziały, co to będzie, bo rzeczywiście w tamtych czasach kojarzyło się to na ogół z problemami, z utrudnieniami. Natomiast myśmy podchodzili do tego w sposób w miarę racjonalny, czyli po pierwsze mówiliśmy, co tu jest cennego, a po drugie no, raczej staraliśmy się pokazywać, co można zrobić z korzyścią dla tych gmin. Cysterskie parki krajobrazowe tak naprawdę mają już 800 lat. Swoją nazwę zawdzięczają zakonnikom, którzy tutaj mieszkali. Cystersi zostali tutaj zaproszeni do współpracy, tak bym to określił, przez księcia Władysława Opolskiego, który no, był właścicielem dużych obszarów leśnych, wówczas trudnych do zagospodarowania, bo po pierwsze to były tereny podmokłe, a po drugie takie piaszczyste. Cystersi jako świetni organizatorzy i gospodarze potrafili wyregulować nie tylko obszary wodne, ale i leśne. Byli w stanie gospodarczo to wykorzystać, byli w stanie właśnie założyć tą kompozycję, która ma charakter estetyczny, bo szereg alei, które tutaj zakładano, budynków, to świadczy o takim zmyśle estetycznym. Cystersi stworzyli na tym terenie przemyślaną koncepcję przestrzenną krajobrazu, na którą składała się sieć osadnicza i komunikacyjna, założenia parkowe i aleje, systemy wodne i melioracyjne ze stawami wodnymi. Elementy kulturowe harmonijnie przeplatały się z różnorodnością form przyrody. I tę działalność zakonników możemy podziwiać do dzisiaj, chociażby w Rudach Raciborskich.